Cześć człowiek. Taki troszeczkę inny temat na luzie, bo potroszę tymi rozważaniami się trochę zmęczyłem, ale w wymowie będzie w dużej mierze mówił o tym samym. Mianowicie taki temat o książkach. Więc jako pierwszą, z racji wydarzeń, jakie się dzieją, to chciałem przypomnieć taką książkę, starą jak świat. Zobaczcie. Ktoś pamięta? Andrew McDowell, czyli Price, Dzienniki Turnera. Dlaczego ta książka? Ja ją czytałem 20 kilka lat temu. Teraz można powiedzieć, odświeżyłem troszeczkę pamięć. Może jej nie przeczytałem, fragmentami czytałem sobie tak po prostu przeglądając, bo te wszystkie wydarzenia, które obserwujemy, to się tak w gruncie rzeczy, jak patrzę, zostały tam opisane. I to ile lat temu. No, nie wiem, czy wiecie, czy nie wiecie, tak troszeczkę scharakteryzuję. Chodzi o Stany Zjednoczone, gdzie ruch tak zwany antyrasistowski przejmuje władzę, lewica, w tym momencie następuje całkowita dyskryminacja, poniżenie białych i następuje rewolucja. Nazwijmy to, jak chcą lewacy, rasistowska. Rewolucja tworzy swoją enklawę, wygrywa w pewnym zakresie, w znaczeniu tego słowa. No ale tak, to tak pokrótce, nie? Taki ten. Pierwszy chciałbym powiedzieć jedną rzecz, że literacko, czy też w formie pisarskiej, to powiem tak, że no, najwyższych lotów to co nie jest. Tylko że nie wiem, kogo obarczać winą, czy autora, czy też tłumacza, bo z tymi tłumaczeniami to różnie bywa. Po prostu jest to książka troszeczkę niestrawna, czasami są jakieś nielogiczności, wiele rzeczy trzeba się domyślać. Dochodzi do tego takie coś, że po prostu pewne rzeczy wynikają chyba z innej mentalności. Że coś, co dla nas wymaga jako Europejczyków tłumaczenia, tam, jak to pisze Amerykanin, dla Amerykanów jest czymś oczywistym, to wystarczą dwa słowa i jest skojarzenie po prostu kulturowe, taki klucz kulturowy. I w tym momencie no, po prostu trzeba troszeczkę niekiedy pomyśleć, żeby jakby to powiedzieć, podążać za autorem. No, nie wiem, nie obarczam nikogo winą, bo ciężko mi powiedzieć, czy to jest wina tłumacza, czy wina autora. Ten uszczerbek literacki, nazwijmy to tak. Z racji tego, że nie czytałem tej książki po angielsku. Zresztą miałbym chyba problemy, bo to na zasadzie problemy, że to jest angielski w formie amerykańskiej i pisany dla Amerykanów. On już jest troszeczkę inny, to nie jest taki, można powiedzieć, język literacki. No, ale popatrzmy się na dzień dzisiejszy w kontekście tej książki. Mianowicie dochodzi do władzy pan Biden z tą całą czeredą. I co mówi? Ano mówi, posłuchajmy. And we won't ignore what our intelligence agencies have determined to be the most lethal terrorist threat to the homeland today. White supremacy is terrorism. We're not going to ignore that either. My fellow Americans, look, we have to come together to heal the soul of this nation. It was nearly a year ago before her father's funeral when I spoke with Gianna Floyd, George Floyd's young daughter.
She's a little tyke, so I was kneeling down to talk to her. So I could look her in the eye. She looked at me, she said, "My daddy changed the world." Well, after the conviction of George Floyd's murderer, we can see how right she was if we have the courage to act as a Congress. We've all seen the knee of injustice on the neck of Black Americans. Now's our opportunity to make some real progress. The vast majority of men and women wearing a uniform and a badge serve our communities, and they serve them honorably. I know them. I know they want. I know they want to help meet this moment as well. My fellow Americans, we have to come together to rebuild trust between law enforcement and the people they serve, to root out systemic racism in our criminal justice system, and to enact police reform in George Floyd's name that passed the House already. I know Republicans have their own ideas and are engaged in a very productive discussions with Democrats in the Senate. We need to work together to find a consensus. But let's get it done next month, by the first anniversary of George Floyd's death. No, mówi, że wy biali. Wy jesteście największym zagrożeniem. Że tam zagrożeniem to żadni terroryści, jacyś islam, jacyś tam radykałowie, tylko wy biali. I to nie na zasadzie, bo musimy to zrozumieć, nie na zasadzie, że biali w kontekście jakichś tam fanatyków, do których pewnie ja się bym zaliczał, ale biali jako populacja. Dlatego, że dalej za tym idźmy dzisiaj w tej narracji, każdy biały jest obarczony białym przywilejem i z niego czerpie. Więc wszyscy biali są rasistami tylko ze względu na kolor skóry. I tak jest, taka tam jest niestety narracja. Dochodzi tam do tego, że profesorów, czyli elitę, z dorobkiem naukowym Uniwersytetu w Kentucky zaprasza się na warsztaty antyrasistowskie, gdzie oni muszą na kolanach przyznawać, że są niżsi rasowo. Następuje tu, oni to nazywają pozytywną dyskryminacją albo akcją afirmacyjną. A to jest w istocie polityka czysto rasistowska. Zobaczmy jedną rzecz, że jest ona identyczna i narracja jest identyczna z polityką Niemiec nazistowskich w stosunku do Żydów. Były te same argumenty. Żydzi mają przywileje, Żydzi mają pieniądze, Żydzi mają stanowiska, musimy to zniszczyć i tym podobne rzeczy. Identyko. Ostatnio ów antyrasistowski prezydent Biden w konferencji prasowej użył zakazanego, podobno słowa rasistowskiego, neger. Więc powołując się na źródło wszelkiego antyrasizmu, uważam, że mogę tak mówić. Jeżeli nie i uważacie, że ja naśladując prezydenta amerykańskiego w tym względzie jestem rasistą, no to w tym momencie on jest rasistą. To jest absurd. Więc ja uważam, że mamy do czynienia z przełomem negronazistowskim, powołując się na Bidena. Co za tym idzie? Jest tak zwana polityka korekty rasowej w amerykańskich szkołach. Na czym ona polega? Na poniżaniu. Na poniżaniu i na upodlaniu dzieci. Wy tak mówicie, dzieci z Michałowa, dzieci z Michałowa, one cierpią. Każdego dnia białe dzieci w amerykańskich szkołach w większości stanów są poddawane terrorowi psychicznemu.
I żebym nie był gołosłowny, proszę bardzo. My children are now in private school and are thriving. We had specifically moved into chased out of LCPS due to the swift and uncompromising political agenda of superintendents Williams, Ziegler, and the school board that have forced upon us. First, it was in early spring of 2020 when my six-year-old somberly came to me and asked me if she was born evil because she was a white person, something she learned in a history lesson at school. Then you kept the schools closed for a year and a half despite the science indicating that it was safe for kids to return. And now you've covered up a rape, then arrested, humiliated, and falsely accused her parents of being domestic terrorists. I wish I could return my kids to LCPS. Private school is expensive, and I want my kids to be able to walk home from school with their friends in their own community. I refuse to allow you to destroy our schools. They are not your schools, they are our schools. You all should be ashamed and you should have the moral courage to admit you are wrong and step down. Widzieliście, co ta matka mówi? Jej sześcioletnia córka przyszła do domu z płaczem i pytała się, czy ona jest zła, bo jest biała, bo takiej w szkole pojawia. I wy to nazywacie antyrasizmem. Niszczenie mentalne dzieci. O tym w innym filmie, bo o tym się wypowiedział jeden z profesorów amerykańskich w swoich artykułach. Jak to jest przeprowadzane, ale mi chodzi o kontekst. Że mieliśmy te wszystkie te blmy, gdzie właśnie wychodził ten tłum, ten antyrasistowski i tym podobne rzeczy, i jego jedynym przekazem było biali do odstrzału. Tak naprawdę. Majątek białych ograbić. I mi wtedy, pamiętam się, właśnie przypomniała ta książka Dzienniki Turnera, bo co mi utkwiło w pamięci, tam jest taki opis, że idzie demonstracja owych, nazwijmy ich, z obrzydzeniem to mówię, bo to nie ma nic wspólnego z rzeczywistością, antyrasistów. I co się dzieje? Oni wpadają w stan histerii, gdzie wszystko, co białe, jest złe. I przypadkiem przebiega przed tą demonstracją biały kot. I ktoś rzuca hasło: biały rasista. I ten cały zdziczały, obrzydliwy tłum rzuca się na tego kota i rozrywa go żywcem. I wyje. I podobne rzeczy, tak naprawdę, to mi się właśnie tak kojarzyło z tym całym obrzydliwym BLM-em, gdzie, co widzimy? No czysto nazistowski przekaz. Życie tylko jednej rasy ma znaczenie. To jest ruch czysto nazistowski, teraz zresztą mają z tym problem, bo owi negronaziści, że się powtórzę, i biali szmalcownicy negronazistów wykazali się w wielu aspektach antysemityzmem w stosunku do Żydów i oni mają problem z tym zrobić. W Polsce też były zresztą takie podobne szmaty, które tam leżały na rynku w Poznaniu, to nie ludzie. To nie zasługuje na miano ludzi. W każdym razie jest takie coś, że mi się to właśnie przypomniało w kontekście książki. Następuje właśnie taka sytuacja polityczna w książce, że ten prąd, ten niszczenia, upodlania, poniżania białych jest po prostu jakby doktryną prawną. I to, co widzieliśmy, to jest doktryną prawną u nowego prezydenta Bidena. I w tym momencie jest takie coś, doktryną prawną. Zobaczmy traktowanie. Ale to za chwilę. I w tym momencie jest takie coś, że białych zaczyna się traktować jak podludzi. I to mamy dziś w Stanach Zjednoczonych. Już czytałem o trzech morderstwach białych, gdzie opalonych sprawców uniewinniono
bo oni po prostu stwierdzili, on spojrzał na mnie rasistowsko. Białego można zabić pod pozorem bezkarnie. Zobaczmy, co jest, jak biały się broni, a jak czarny atakuje. Tutaj takie dwa fragmenty. Breaking news on last night's deadly shootings on a protest in Kenosha, Wisconsin. The Associated Press is now reporting a suspect in Illinois has been arrested in connection to at least one of the two shooting deaths last night. The suspect is a juvenile and is expected to be charged with first-degree intentional homicide. More details as we get them. W pierwszym przypadku mamy wypadki z Kenosha w trakcie tych demonstracji tego barbarzyńskiego tłumu niszczycieli, co sami widzieliśmy, tej dziczy, gdzie 17-latek broni się i to było widać na tych filmach, on ucieka, on stara się ochronić i za nim gonią jak jakieś zwierzęta. I co się dzieje? Teraz za 3 dni, może chyba za 3 dni, będzie wyrok w jego sprawie. Oczywiście sędzia był terroryzowany przez środowiska negronazistowskie w celu prawidłowego skazania. Bo to biały podczłowiek. On nie ma prawa się bronić. I drugi film, gdzie mamy Timothy George Simpkins, czy Simpkins, kurczę te nazwiska. W każdym razie on jako 18-latek po jakimś konflikcie w szkole wpada do szkoły, strzela do bezbronnych dzieci i co się dzieje? Ja wam powiem takie coś. Że o ile tego białego 17-latka wypuszczono za kaucją i ludzie zbierali na tą kaucję, bo wyznaczono na 2 miliony dolarów, o tyle opalonego agresora za dwie osoby w stanie krytycznym, kilka rannych, wypuszczono za 25 tysięcy dolarów. I to jest równość wobec prawa. To jest pokazanie właśnie białym, że wy nie macie prawa się bronić. My za to, że będziecie się bronić, to w tym momencie was skażemy, was upodlimy. Z kolei komunikat do czarnych, te wyroki uniewinniające, ta kaucja, to jest komunikat. Wy możecie zabijać, wy, Neger Herren Rasse, białych podludzi. I taka jest rzeczywistość, to co widzimy w rzeczywistości, taka jest rzeczywistość też dzienników Turnera. Następuje też, jak czytałem, pierwsze przygotowania, bo takim kluczowym elementem dzienników Turnera jest akcja rozbrajania białych. I to już się dzieje. Prawo federalne i właśnie rządy Bidena starają się narzucić pod jakimiś pozorami odbieranie broni. Dzieje się to w dużej mierze, bo ciężko jest działać w świetle prawa przez odbieranie prawa do zakupu amunicji. To już się dzieje. Także mamy podobną akcję, podobne skalę szpiclowania. Dochodzi jeszcze do tego aspekt mentalny,
Mianowicie w mediach, i tutaj odwołanie do mojej teorii spiskowej i roli Netflixa, poniża się białych w oczach sami. Co tym nagram właśnie film w zakresie stada i potem jeszcze do tego tematu będę wracał, bo jest według mnie takim jednym z kluczowych, bo bazuje na instynktach. I co się dzieje? Patrzmy dalej, że Biden atakuje armię. Armia w dużej mierze była otoczona w Stanach szacunkiem i tam było 95% właśnie białych. Okazuje się, że biali też już nie chcą się zaciągać do armii. Powstaje problem w armii amerykańskiej z rekrutem. To jest bardzo ciekawe zjawisko. I co widzimy w książce? W książce widzimy, że w kontekście tej książki, że to właśnie jest bunt w dużej mierze armii, która dysponuje bronią i tworzy właśnie, skupia się i tworzy te enklawy. Dzieli się na, jakby na dwa obozy zwalczające się, bo tam dochodzi do wojny domowej. I to będzie przyszłość. Zobaczymy, czy ta książka była prorocza, czy nie. Następuje atak nuklearny. I tutaj jest takie coś, że dla nas ten scenariusz może się wydawać niemożliwy, bo my mamy wpojone coś takiego, że broń nuklearna, broń masowego rażenia, że niedopuszczalne jest jej użycie. I tutaj wchodzimy w inną mentalność niż Amerykanie z racji faktu, że Amerykanie użyli tej broni. To jest pierwsza sprawa. Dlaczego użyli tej broni? Ano mianowicie użyli w wojnie z Japonią. Dziś to jest poddawane krytyce, ale użycie jej było w dużej mierze racjonalne. A dlaczego? A ja wam powiem dlaczego. Dlatego, że Amerykanie mieli doświadczenia z Saipanu, z Okinawy. Rozumieli, doświadczyli fanatyzowanie ludności japońskiej. Z kolei oczywiście wywiad amerykański i nasłuch radiowy, bo to było wszystko przygotowywane, znał w dużej mierze plany japońskiej obrony Wysp Macierzystych. Był to tak zwany plan Tengo. Co zakładał plan Tengo? Plan Tengo zakładał, że wszystko, co lata, od jakichś samolotów szkoleniowych, do rolniczych, szybowców, wszystko co lata, totalnie wszystko co lata, w razie inwazji na wyspy japońskie, ładuje tam jakieś bomby na pokład i rusza jako ta flotylla kamikadze. Któryś tam doleci, któryś tam trafi. Dodatkowo motorówki samobójcze, tam chyba ich było około 3000, miały wyruszyć na flotę inwazyjną. Wyprodukowano całe magazyny tych łodzi podwodnych samobójczych, czy torped samobójczych, katienów. Co do jeszcze tego lotnictwa, tam były przygotowane samobójcze bomby, w dużej mierze podobne w konstrukcji, zdaje się, do V1, samobójcze bomby Oka, kwiat wiśni. I w tym momencie to wszystko miało uderzyć. Powiem, że dla Amerykanów, no ponieśliby straty i to spore, ale nie byłoby to tragiczne. Oni się bardziej obawiali czego innego. Mianowicie tego, że wejście na wyspy japońskie łączyło się z walką. I teraz musimy zrozumieć coś takiego, że są filmy, możecie je znaleźć, z Okinawy, gdzie ludność cywilna po prostu łapie się za ręce i skacze ze skarpy, zabijając się. Oni wiedzieli, że to doprowadzi do rzezi ludności cywilnej. Plan Go, Tengo, w dodatku zakładał, że armię japońską w obronie wysp macierzystych mają wesprzeć ochotnicy. Ochotnicy to kto to był? To przeważnie starcy,
młodzież szkolna, ci wszyscy niepowołani do wojska, oni ćwiczyli z takimi długimi dzidami i z ładunkami samobójczymi, jakiś tam min, i to miała taka czereda z okrzykiem Banzai ruszać na tą armię amerykańską na karabiny maszynowe. No oczywiście na śmierć. Amerykanie by ponieśli też straszne straty. I oni tam, już nie pamiętam tych wyliczeń, ale czytałem kiedyś wyliczenia tych analityków amerykańskich, że po prostu oni stwierdzili, że lepiej będzie zrzucić te dwie bomby. Bo pomimo dużej skali zniszczeń i śmierci cywili, będzie i tak to tylko promilem tego, co by się stało w razie planu Tendo. Do jakiej rzezi by doszło wśród ludności cywilnej i armii amerykańskiej. Także w mentalności amerykańskiej mamy tutaj coś zupełnie innego. Użycie broni atomowej w pewnych zakresach jest formą po prostu zminimalizowania strat. I tam na koniec właśnie są ataki atomowe tej zbuntowanej armii na owe ośrodki miejskie. O, mój syn. Także ośrodki miejskie, gdzie jest skupiona ta właśnie całe to lewactwo i ten, żeby pozbawić ich siły. I to ma ręce i nogi. Jak będzie? Zobaczymy. No w każdym razie, pomimo tych ułomności literackich, no, przeczytajcie, jak dane wam będzie ją gdzieś dostać. Oczywiście można ściągnąć gdzieś na internecie. Także z tym raczej problemu nie będzie. No a jeszcze wrócę do tego upadlania. Te upadlanie właśnie mnie naprawdę wstrząsło. Ja nie zdążyłem ściągnąć, bo ta matka nagrała tą 6-letnią córkę, której niszczą psychikę, której wpajają poczucie gorszości, poczucie bycia pod człowiekiem. Oczywiście nazywając to antyrasizmem. Po prostu czuję naprawdę do tych białych degeneratów, którzy to robią, szczere i głębokie, wynikające z duszy obrzydzenie. To także następnym razem, myślę, zabierzemy się za Harrisona Bergerona. To jest inna ciekawostka. To cześć, człowiek.